To jest najlepsza kryjówka! Widziałem! Czekaj, słyszę, czekaj, słyszę, szybko! Do nas nie możemy wpaść! Do nas szybko! Cześć wszystkim, z tej strony Dealer i witam was w kolejnym odcinku z najlepszej serii na całym świecie, czyli Minecraft Extreme. Razem z Doknesem będziemy łapać widza. Dzisiaj będziemy się chować pod łóżkiem widza, więc będzie totalny odjazd. Będę podobny odcinek do tych, które już były na kanale i tak bardzo wam się podobały, że po prostu musimy zrobić kolejny odcinek z tej serii. Tak swoją drogą, jako że często te trolle kończą się różnie dla naszych widzów szczęśliwie, na koniec odcinka damy widzowi VIP-a w prezencie. Jesteśmy na krasat.pl, oczywiście link w opisie. A Doknes, powiedz mi, czy bałeś się kiedyś, że masz potwora pod łóżkiem? No, szczerze to kiedyś oglądałem taki horror Laleszka Chucky, bardzo je polecam i potem się bałem, że jak zdejmę nogi z łóżka, to ona wyskoczy spod łóżka. Okej, okay, dobra. Czy Doknes, spodziewałeś się kiedykolwiek, że to ty będziesz tym potworem, który mieszka pod czyimś łóżkiem? Mordo, nigdy się nie poczuwałem na bycie potworem. Okej, okay, to dzisiaj będziesz tym potworem. Więc tak, widz jest już obrany jako cel nasz, o tamten widz. Ma bardzo fajny domek. Znaczy, domek nie jest taki fajny, fajnie wygląda jak ogródek, ale za chwilę się o tym przekonacie. Już ten domek sobie poobserwowałem, wiem co więcej wygląda. Doknes, ty trochę mniej, ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzisz. I po pierwsze, Doknes, włącz sobie na początku wanisz, okej? Okay? Żebyśmy byli widoczni. Dobra, włączone. Dobra, super. Po drugie, musimy przygotować rzeczy, jakie będą nam potrzebne. Będzie nam potrzebne na pewno kilof. Tutaj podstawowe, okej? Okay? Kill off, no. Łopata i cobblestone. To ci wyjaśnię potem, do czego wszystko, okej? Okay? I to tyle. Więc rzeczy nie bierzemy. Co jest? Dobra, a jedna sprawa ważna jest taka, nie? No. Że ogólnie mogę komunikat jeszcze zrobić jeden? A, łapka w górę! Łapka w górę i subskrypcja. Jeżeli nie subskrybujesz i nie łapkujesz, to proszę zmień to teraz, okej? Okay? Okej, okay. Dziękuję. Co do końca? No bo widzowie mówią, że nie mogą wejść na serwer, bo cały czas jest pełen, no to jak kupicie VIP-a, to możecie wchodzić, no jak tak, chciałem oczywiście powiedzieć. No tak, nie, no żebym chciał pieniądze zarobić, nie. Doknes, dobra, to już nie reklamuj, spoko. Ja mam VIP-a, ty masz VIP-a i mam nadzieję, że widzowie też mają VIP-a. I słuchaj, Doknes, jesteś pod domkiem? No, jestem pod domkiem. Okej, okay, super, to słuchaj, wejdziemy do środka, ale nie otwieraj drzwi, nie otwieraj drzwi. Weźmy sobie kompas do łapy, dobra? Kompas, okej. Okay. Kompasem można chyba przechodzić przez bloczki, nie? Masz kompas, Doknes? Bo mam. Kompasem można chyba wchodzić, więc przejdźmy może przez dom. Czekaj, bo ja wchodzę od na dachu dom. Musisz, od dachu, od dachu. Od dachu muszę, okej, okay, dobra, od dachu muszę. Dobra, racja, rzeczywiście, jesteśmy w środku domku i tutaj jest łóżko. I pod tym łóżkiem właśnie będziemy mieszkać. Jak ktoś nie martwi się, widz nie ma szans zobaczyć naszych bloczków, jak my jesteśmy niewidzialni, tylko my widzimy między sobą te rzeczy latające, on tego nie widzi. Czy to ona? To jest ona? To jest taka dziewczyna. Okej, okay, dobra, będziemy mieszkać pod łóżkiem jakiejś widzki. To jest bardzo straszne, ale okej, okay, whatever. Szybko Doknes, więc przełączymy się na survival chyba, nie? Ona, czy ona jest za blisko, bo ona no robi się w tym ogródku. Cześć, ona tu, tu jest pełno szyb, ona tu idzie, dobra, okej, okay, okej. Okay. No poczekamy, poczekamy. Może wejść do piwnicy, może będzie coś robić. Nie wiem, Doknes. A jak pójdzie, jak stary pójdzie do owiec, no to... To jest trochę zły domek, trochę zbyt hardkorowy domek sobie wybraliśmy, tylko ci mówię. No, w sumie faktycznie jest bardzo hardkorowy. Jest super ciężko, ale dobra. Jak wyjdzie z domku... O, o, o! Nie, 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 dobra. Nie, o, wchodź do podziemia, dobra, szybko, Doknes. Dobra, dobra. Teraz albo nigdy, zamknęła się, czyli nie będzie wchodzić zaraz. Game od zero i teraz mamy cały czas game od zero, dobra? Dobra. Pyk, pyk, pyk. Pyk, Doknes. Co ty robisz? A jak łóżko położysz? Dobra, daj okay mi to, daj mi rację to. Dobra, rację, masz łóżko, Doknes, szybko! Ona chyba wychodzi! Wychodzi chyba! Nie, 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 czekaj, słyszę, czekaj, słyszę, stary, szybko! Bo... Doknes, nie możemy wpaść! Doknes, szybko! Nie dobra, możemy czekaj, wpaść na początku! Jestem. Jest dobra, masz torcza? Nie. O nie! O, ale stary, wykopałem tej dziurę! Co tu się... O! Możemy podglądać! Wanisza! A, bo ja wanisza. A, okej, okay, dobra, to i tak mogę się no zobaczyć. Już jest hardcore, dobra, już teraz jest hardcore. Czekaj, mogę tutaj rozwalić? Mogę tu rozwalić. I możemy podglądać! Super! I stary! Czekaj, dobra, otoczmy tutaj to koblem. Dobra, 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 okej, okay, musimy to wszystko, stary, na spokojnie zrobić, żeby nie było tu nic widać. Możemy się kopać, tam jest ten chyba tunel widzki, ale my na szczęście mamy własny. I zrobimy może nawet równoległy tunel, co na to, Doknes? Równoległy? Taki równoległy, bo tutaj prowadzi chyba schody w dół, co pamiętam, jak patrzyłem. A my możemy zrobić własne schody w dół. O proszę, tutaj. Okej. Okay. I zrobimy własną bazę, która będzie nawet lepsza. To jest w sumie najłatwiejsza baza chyba, jaką mieliśmy w tej serii, nie? Bo jakby zawsze na dachu było najgorzej, wiadomo. Za ścianą było... Ej, stary, stąd dużo bardzo widać, naprawdę. Bardzo dużo, mogę zobaczyć? Czekaj. Rzeczywiście. O, widzę ją! Widzę ją, wyszła! Dra. Widzę też, widzę. Okej. Okay. Ale boję się, bo to są szyby, Doknes.
Nie sięgnę do domku, ale sięgnę do... O! Postawiłem kobla do okna za środku domu. O nie. Jest bardzo źle. Niż to. Okej, gdzie ona jest? Gdzie ona jest chyba? Nie wiem. Ona karmi... O! Zobaczy mnie, jak się odwróci, mnie zobaczy. Uciekłeś? Chyba jest okej. Okay. Chyba tak. Dobra, okej. Okay. Ona owce karmi, ale nie możemy wchodzić, do domu. Jest zbyt hardcore. Dopóki karmi owce. Dopóki karmi owce, to nie wychodzimy, okej? Okay? Dostajemy. Okej. Okay. Dobra, czekaj, bo możemy się poruszać na dole. Bo to jest cobblestone, mamy cobblestone na dużo. Widzisz to? I teraz na F5, stary, możesz zobaczyć ją w oknie. Okej. Jak to możemy zrobić? Się, stary, przekopać do kopalni, popatrz. Już jest kopalnia obok nas, tak, widzisz? Ale czekaj. Okej, widzę, chyba widzę owcę. Ona może nas zobaczyć do okna, więc jest hardcore. Ja otworzę skrzynkę i wezmę od niej... Co od niej wziąć? Co jest fajne? Nie wiem, stary, a co możesz? Jakieś żarcie, ale chciałem pochodnie znaleźć. Gdzie jest węgiel? Ma to, diaksy nawet ma. Wiesz co? Dobrze jest tu dużo owiec, nas chyba nie słyszy. No ja się tam patrzę, stary, co ona tam robi. Coś ale odwraca się? Odwraca się? Biega gdzieś tam dalej. Nie wiem, ma jakieś dziwne itemy do okna. No nie wiem, się patrzy w naszym kierunku, ale jest nisko, więc... Okej, dobra, chodź, wracamy do bazy. Wracamy do bazy, do okna, wracaj. No dobra. Sio, spadaj, dobra, idziemy. Idziemy do środka, okej. Aha, akurat weszło do domu. Co ty gadasz? Żeby usłyszałem jakieś drzwi. Może na zewnątrz. No nieważne, jest okej. Dobra, Dokness. Po kolei. Mam nasionka. Patrz. I mamy przejście do... Czy to jest? Tak! O mój Boże, dobry, do kopalni zejście, super! Dobra robota, Dokness, dobra. Więc mamy jak coś zejście, będziemy pamiętać, to jest też fajna rzecz. Ale Dokness, zawsze w tej serii ja chciałem robić farmy. Sorry. Jak pamiętasz, i bardzo chciałbym zrobić farmę z wykorzystaniem farmy Wicki. Co ty na to? Ej, czy ona jest w domu? Chyba tak. Jest? Nie wiem. Widzisz ją? Ja jej nie widziałem, ale... Czekaj, posłuchaj, co robi? Coś otwiera. Jest! Skrzynki, tak! Czekaj, muszę zobaczyć. Jest tam. Nie mamy drewna, chciałem zrobić półpłytkę, żeśmy stali na półpłytce. Wiesz, na shifcie, by można było lepiej. Trzeba ukraść drewno, stary, od niej. Okej, racja. Ukraść... Ty, a patrz, jakbyśmy mieli trapdora, stary, to byśmy mogli mieć tutaj taki tunel na jedną kratkę. To jest dobry plan, Dokness, dobrze kombinujesz. Patrz. Wiesz, skąd weźmiemy trapdory? Zrobimy z drewna. Nie. Wyszła? O, wyszła? Ja jestem, dziurę zrobiłem. Nie, jednak jest w domu. Jest w domu, dobra, okej, Dokness, mam wyjście na podwórko. Okej, i tu są trapdory. Ona jest w domu. Są trapdory, dobra, okej. Chcę ukryć trapdora, bo ona ma farmę z trapdorów. Uwaga, idzie! Spoko, zakopałem. Zakopałem dertem, a nie... Tak, to idę do domu szybko. Okej, to ukradnij drewno, albo ja zaraz ukradnę. Dobra, to idę do skrzynki. Tu jest super ciemno, więc jest słabo. Okej, tu jest jakiś dirt. Co to jest? To jest trapdor chyba. To jest trapdor? To jest dirt? Co to jest? O, rozwaliłem farmę, Dokness, rozwaliłem jej farmę. Co? O nie! Nieważne. Mam drewno, stary, mam 3 drewna. Masz drewno, okej, to niepotrzebnie, ja się już tu kopię. Mam 3 drewna, stary, ale Dokness, zaraz będę mieć coś innego, Dokness. Zobaczysz co, chyba dobrze kopię. Bo ja tu robiłem research. Nie, chyba źle kopię. Dokness, auć, rozwalam jej farmę, to jest bardzo podejrzane, nagle będzie miała rozwaloną farmę trochę. Dokness, co robisz? Mam nadzieję, że mądrzejszy rzeczy niż ja. Stary... Co robisz? Co się stało, Dokness? Czemu jest zamurowane? Gdzie ja jestem? Co? Gdzie ja jestem? A tutaj mamy dom, nieważne, jest super creepy. Co się dzieje, stary, popatrz. Co to jest? To jest tunel, który możemy podejść pod domem tunel widza. Tunel na skróty jaki, stary. Okej, okay. I co to za skróty? O nie, czekaj, muszę to szybko, stary, muszę wejść dirtem. Wow! Ej, to jest najlepsza kryjówka ever, to jest najlepszy z tych odcinków wszystkich. Zobacz, Dokness, jaki mamy podgląd. Spójrz. Chodź tu, Dokness, chodź tu. Idę, no. Zobacz na to! To jest master plan, po prostu nie! Genialne. Co ty mówisz? To jest najlepsza kryjówka. Widziałem. Czy co prawda, jakby, może zobacz tak jak schodzi, tak, jak teraz, ale whatever, jakby dobry plan, już to wykorzystamy kiedyś, jak nie dzisiaj, to kiedyś. Dobra. Ale przede wszystkim ja chciałem wejść tutaj zobaczyć to na górze, Dokness. Ty, ale tutaj chodzi, popatrz, chodzi tutaj na tych schodów. Akurat, tak? Chodź. Ale zobaczy nas zaraz! Nie ma, szans, tylko nie wydaj się modelem. Okej. Okay. To nie ruszajmy się. Z daleka na to patrzeć. Okej. Ale no nie przychodzi, Dokness. Czekaj, zobaczy tutaj stąd. Nie ma jej. Dokness. Ej, coś się piecze w piecyku. Okej, to zawieź to. Bo ja wezmę.
Moja wejść tutaj szybko? Tutaj się musi może dziś wykopać. Okej, okay. czekaj. Dobra. Nie, ja wyjdę, nie wiem, ja wyjdę. A! Co? Doknes, ona ma chyba zepstego fowa. Ona tu jest, Doknes. Jak to? Ona tu była, ona mnie nie widziała? Bo ona miała skrzynkę otwartą, ona miała otwartą skrzynkę, stary. Ona mnie musiała widzieć. Nie widziała. Ona miała otwartą skrzynkę, ale fart. Jak miała otwartą skrzynkę, zobaczysz to na odcinku. Zobaczysz to na odcinku, Doknes. Ja jej wyskoczyłem po prostu jakby dosłownie obok. Okej, okay, to był fart, Doknes. Albo mi się przysłoniło to menu, stary. Może, nie wiem, co się stało, ale... Nie kopię się do nas. Jest dobrze, okej. Jesteśmy blisko. Blisko naszego sukcesu, Doknes. Ej, stary, trzeba się tutaj pod skrzynkę wykopać, żeby tak, wiesz. Tak, pod skrzynkę dosłownie. Chcę pod skrzynkę. O, to jest na ziemię już, na dwór. Okej. Okay. Doknes, zobacz kolejny. Szybko. Okej, dobra. Czy musimy się kopać? Tu. Nie tu. Nie, ty jesteś głupi. Okay. Tu. Okej. Okay. I będziemy mieli patrz. Patrz, co będziemy mieli, Doknes. O, sorry. Uważaj, żeby drzwi nie zepsuć. Patrz, widzisz to? Widzisz, do czego mamy dostęp? Patrz, co to jest. Skrzynka. Nie skrzynka. Nie, piecyk. Mamy piecyk. Jak będzie cokolwiek przypalać, to możemy to... Właściwie... Co zrobiłeś? Czy to ona? Nie, wyszła akurat. Nie zauważyła. Okej, dobra. Już rozwalam to, Doknes. Nie patrzę na taki tunel. Ale bardzo chciałem mieć tutaj wodę, Doknes, bo zawsze chcę mieć... W ogóle owce. Wszyscy mają owce na serwerze, założyłeś? Odcinkę wszyscy mają owce. Ja chciałem zawiedzić wodę. Burzyłem kompasa, dobra. Mały cheat może być. W ogóle nie mamy torczy, to mnie boli. Jest ciemno strasznie. Gdzie my jesteśmy? O, jest woda, Doknes! Widzisz to? To powód do radości? Tak, to jest powód do radości, bo chcę robić farmę. Hej! Patrz! No, super. Very smart, my friend. Very o smart. Nie, stary, ty jest największy master plan, To jest genialny odcinek, Doknes. To jest po prostu mój ulubiony odcinek chyba. Naprawdę, to jest piękne. Stary, to co dzisiaj robimy, to się dzieje. Dumny tego co życia będę. Doknes, zawędzisz drewno, jesteś dobry rzeźmieszkiem. Chyba, że ja mogę. Mogę ja? Jakie zawędzisz drewno? Okay. Bo ja potrzebuję drewno, Doknes, do narzędzi po prostu, bo nie mamy narzędzi. To jest crafting. Okej, to jest też przydatna rzecz. Potrzebuję dwa patyki, Doknes, jednak. Oj. Ała. Jednak potrzebuję dwa patyki, mimo wszystko. Tu jest kolejny piecyk, super. To jest mocne. Dom pod łóżkiem jest super mocny. Nie chcę nic mówić, jest po prostu epickie. Tu mamy widok na magazyn, to jest przekozackie, jakby... Lepiej by się mogło. Ej, stary, przez to, że mam widok na magazyn, to widzę, że ona nie ma skrzynek na ziemi. No właśnie, nie ma skrzynek na ziemi, ma skrzynki. Ale będziemy tu prać z pieca, stary! No tak, ale nie przypala. Wyobraź sobie, jaka to będzie wkręta, co? Dobra, okej, w takim razie, poczekaj. Masz żelazo, czy nie? Co ona robi? Ona zbiera wodę, żeby się nie notowała, że tu jesteśmy. Czekaj. Tu można wypłynąć. Doknes, mamy tu wyjście jeszcze jedno. Co ty mówisz? Obczaj to, bo ona, czekaj. Ona ma przecież... Doknes! To? Kolejny spot, Doknes. O nie! Doknes, ona tu coś robi chyba. Słyszysz? No, widzę. Nie widzisz ją? Coś migło, stary. Okej, dobra, wiesz co? Bo my tu hałasujemy. Jak jej nie zobaczymy, to po prostu zwijamy na dół, dobra? I wykorzystamy szansę, że... Tomek, mamy pusty! Doknes, chodź! Szybko, właśnie, Tomek jest pusty! Właśnie, no nie pomyślałem też o tym. Okej. Bo ja chcę znaleźć drewno, więc wiesz co, stary? Ja tu szybko się kopię. Okej, pilnuj na farmie. Dobra, jedno drewno ma! Stary, tu jest jej skrzynka, pilnuj farmę. Ile parzy, czy jest na farmie? Jak będzie coś robiła podejrzanego, bo wracała, to od razu mów, okej? Alarmuj. A ja się chowam. Drewno, jest drewno, dobra, mam, nieważne. Już się kopię, możesz wracać. Dobra, jest git. Jest stabilnie. Ekstra. Mam w takim razie dużo drewna. Zabrałem jej połowę. Craftinga nie potrzebujemy, bo mamy już crafting, więc to akurat niepotrzebne. Ale przydadzą nam się na przykład narzędzia. Więc narzędzia takie jak... łopata. O! Motyka, to chciałem zrobić. Doknes, co ty robisz? Jak stąd wrócimy? Tu nie ma trapdora, Doknes, nie wrócimy. Doknes. Piller. Co? Zostań tu. Czemu tu zostać? Ze mną na dłużej. Nie, ja chcę iść robić farmę, okej? Okay? Daj mi robić farmę. Chcę być farmerem w Minecraft, więc... Bądź se wiśniaku skończony. Dobra, okej. No ja też cię nie lubię za bardzo. Doknes i mamy... Doknes! Co? Załatwisz nam koula? Czy musimy palić w jej piecyku? A nie, koula? Czy znajdziemy? Czy co robimy?
No, stary, może w piecyku będzie. No, w piecyku nie ma koula, ale możemy, stary, zrobić koula sami. Znaczy, tir koula. Patrz, przetopiła Stone'a, stary. Patrz, weźmy tego Stone'a. Cześć, pokaż. No, Stone'a przetopiła, ale potrzebujemy nie Stone'a, tylko potrzebujemy... Ale weźmiemy. Torcze potrzebujemy. Ale weźmiemy. Jak weźmiemy? No, nie możemy... On jest na dworze czy tutaj? Nie wiem. Chyba jest na dworze. Wyjdę na dwór, zobaczcie na dworze, okej? Okay? Oj, no. Jest chyba... Czy coś zebrała? Tak wyjdę. O, w domu jest. Jest w domu, dobra. Okej. To ja wezmę od niej torcza, okej? Okay? Popatrz, przypala coś w piecyku, chodź. Dobra, okej, zaraz przyjdę. Wezmę od niej torcza. Szybka akcja. Szybka akcja torcz. Ja mam stary węgiel tutaj. Widziałem ją. Za dobrze ją widziałem. Doknes? Ziemi węgiel. Doknes, rozwaliłem jej farmę. Ziemi węgiel, stary. Dobra, okej. To super, ale to też się dzieje. Doknes, zaraz jej farma się wysuszy. Jak to? Bo rozwaliłem jej niechcący wodę. Ona po pierwsze... O nie! Znowu mnie prawie widziała. Albo widziała po prostu. Albo widziała mnie teraz, albo nie. Ciężko mi stwierdzić, że mnie widziała. Ale na pewno Doknes rozwali mi jej farmę, bo nie ma tej wody, widzisz? Ale mam przychlapane, stary. Za chwilę ta farma zacznie się suchnąć, a ona się zorientuje. Mamy coś jest nie tak. Dobra, Doknes, musimy... Co robimy? Co robimy? Szybko. Stary, po co chciałeś ten węgiel? No bo chciałem tej pochodnie, już mam pochodnie, bo już ukradłem od niej pochodnie. No nie! Upadam, że mam na rogach. Ja mam węgiel, stary, dobra, dam ci po prostu ten węgiel, okej? Okay? Dobra, to daj węgiel. Ona się zorientuje, wiesz jak ona nas nakryje? Ona nas nakryje w ten sposób, że jej farma zaraz wyschnie i ona tu przyjdzie, żeby dolać wody, zobaczy co się stało i zobaczy, że tu jest tunel, a w tym tunelu siedzi dwóch youtuberów. To więc to nie tak wyglądało, wiesz? O nie, to będzie wyglądało mega źle. Dobra, musimy coś zrobić innego. Musimy jakoś ukryć ten tunel, ale musimy mieć wodę, żeby mieć naszą farmę własną, okej? Okay? To jest challenge. Jak to o zrobimy? Nie, ona jak jest to zrobimy? W domku. Tak, bo słyszałem skrzynki chyba. No. Dobra, to jak... Ty podglądasz, próbujesz. Dobra, podglądasz, to możemy tutaj. Właśnie, mam już crafting table, to może dać półpłytkę, czekaj. Tu jest craft. Gdzie jest crafting? A tu jest crafting, idealnie. Z kobla zrobię półpłytki. Patrz, włożyła, patrz! Co? Wziąć jej to? Patrz. Co? Ale nie bierz za dużo. Nie bierz za dużo, bo się zorientuję. Się zorientuję, Doknes. Dobra, czekaj. To jej stary tak zostawiam po jednym cały czas, jakby się inne wypaliły. Czekaj, Doknes. O, stary! To? Ultimate kryjówka. Wszystko widzę prawie. Widzę idealnie. Chodź tutaj. Idę. No, czekaj, przejdź jakoś sobie, musisz to rozwalić. Czekaj, nie, ja mam pomysł. Spoko, patrz, a tu jest wejście, dobre, patrz, widzisz? Tu jest wejście na shifcie, jak wchodzisz. No, pokaż, widać daj mi tam wszystko. Wejść, daj mi tam wejść. No wejdź, no. I patrz, możesz wszystko zobaczyć. No. Nie jest genialne? Czy ja też tak zrobię tutaj? Drugie. Okej, okay, może podglądać razem, chodź. No wejdź tutaj. To możemy rozwalić. To jest podejrzane. Okej, okay. I... Wszystko widzimy! Czaisz to? Jeżeli podskakujesz, to totalnie. Szkoda, że nie łazisz w domku. Dobra, jest na dworze. Innymi słowy, zobaczymy co stary farmą. Co się dzieje na dworze? Ej, nie rozwaliło się to. Nie rozwaliło się, Doknes. Co? Wiesz co? No może jestem wystarczyło pewny. Tej wody. Dobra, jestem hardcorem. Jestem na jej podwórku, Doknes. O nie. Bo już jestem tu długo, chcę poryzykować. Chcę, żeby było hardkorowo. Chcę? I co ona zrobiła? Czemu ona zrobiła coś takiego? To jest najdziwniejsze na świecie. Rozwalaj płot. Okej, okay, skończ. Stary, mam co kolejną, robi? Stary, patrz. Co robisz? Mnie. Co masz kolejne? Cześć, jestem, dobra, okej, wchodzę przez portowe drzwi wchodzę. Doknes. No? Jak mam wejść? Rozwalam łóżko. Doknes, mamy problem. Nie wiem. Mamy problem, Doknes. Mamy problem. O nie! Doknes, szybko, pomóż mi! Nie ma łóżka, jeżeli ona teraz wejdzie do domku, to zobaczy wszystko. To będzie po nas, Doknes, szybko. Szybko, czekaj, nie, schodź stąd. Nie wychodź stąd. Czekaj, nie jest, ogląda ścianą, stary. O, co? Czekaj, muszę to zniszczyć. Kładź, łóżko musi położyć. Nie, stary, daj mi łóżko. O nie, ja mam łóżko, rzucę łóżko, szybko, Doknes, ona cię nie widzi. Szybko, właśnie tu. Dobra, okej, właśnie tu. Zakupujemy, dobra. Zobaczyła cię czy nie? Tyle powiedz. Nie! Skąd masz pewność? Patrz, co jest za tobą, stary! No co? Nie! Cofnij się! Co? Patrz, chodź tu i patrz się tam! Kolejna! Nie wierzę! Bo ona ma ścieżkę. Stary, chodź zobacz, chodź tu! Czemu jest... Patrz. Czemu tak dużo tego? Bo ona zaczęła sobie ścieżki, stary, robić! O mój Boże, nie! Nie wierzę! Jakie to jest mocne! I ona nie zobaczyła, tyle dziur ma w domu! I nawet nie zobaczyła!
Coś ja chciałem robić. Już nawet nie wiem, co tyle się dzieje rzeczy. Serio. Na co skoczyliśmy? No to jest, że... Łuczko, po co wyszliśmy na dwór? Po co wyszedł na dwór? Albo chciałem owce. Chciałem owce, ale ona wyszła na dwór i zacząłem panikować. Bo ty mnie wołałeś. Po co mnie wołałeś? Żebyś zaczął tą dziurę. Noknes, jakiej owcy chciałem ukraść do naszej bazy? A ty mnie wołałeś... Właśnie owce. Zróbmy podkop do owiec. Noknes. Podkop do owiec. Tak, bo ona ma owce. Ona ma owce. Każdy widzi na tym serwerze. Ja chcę zrobić podkop do owiec. Noknes, okay. Wiesz co ja robię? To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo głupie. Dobra, wiesz co? Chowamy się. Okej, może nie tu. Mi się wydaje, że te owce są na tej wysokości więcej. Jak jeszcze się... To czekaj. Sorry, dwie kratki. To według czekaj. Moich zawodowych akurat będzie tutaj. Co jest, Damian? Ja bym się chciał gdzieś poczołgać. Okej, no ty byś się począł, bo ci się spodobało czołganie, nie? Tak. Okej, Doknes. Doknes, zobacz to. Widzisz tą dziurę? To, tak, tu są owce, widzisz to? Faktycznie, no. Patrz, musisz tą owce. Jak przyniesiemy tu owce? Gdybyśmy mieli pszenicę, masz? Byśmy wkopali, stary, masz pszenicę? Dziurę zrobili pod nią. Masz pszenicę? Nie. Patrz, stary, chodź. Tu są owce. O, tu. Czemu jeszcze... tu jest woda? Czemu tu jest woda? Ona ma farmę wodną owiec jakąś? Nie. Niech o, wpływa, dobra. Bo ona ma drzeba. Co jest, skąd ma? Płacz. Jaki z niej progamer. Dobra, mamy owce. Ej, ukradliśmy kolorową owce. Dobrze. To jest jakaś cenna owca. Ekstra. Wow, naprawdę to jest najbardziej hardkorowy ze wszystkich odcinków Doknes. Tak mi się wydaje. Tutaj stary, już poszaleliśmy. I mamy, stary, mamy farmę owcy oficjalnie. Mamy owce drzeba, mamy farmę pszenicy. Mało, ale jest. Mamy piecyk i crafting. Doknes, to jest... Mamy lepszą bazę od niej teraz, w tym momencie. No. Hardkorowo. Nie, stary, hardkorowo. Ale my kozakami. I na dodatek nie zostaliśmy wykryci, czaisz to? Dobra, ujawniamy się jej. Po prostu ujawniamy się na koniec odcinka. O nie, stary. Chodź. Ej, ale widziałem tak dobrze, byśmy mogli zrobić wszystko. No, ej. Baka, napisała to, nie wierzę, że teraz jeszcze to jest grane. Ona, co jest? Ona widzi to, ona zobaczyła, że owca, dobra. To była przesada. Nie. Kradzież owce, dobra, kradzież owiec to była przesada, zwłaszcza jej cennej owcy. Owca mi... Owca mi jak ona się nazywa, czy ona się nazywa? No, nieważne. O. Sorki, Hello. Mały domek pod łóżkiem. Okej, okay, nie bij, dobra, więc to jest... Włączę sobie Game Mode 3, wyjdę na dwór, bo tu jest hardkorowo. Dobra, Jezu! O nie, ona się użyła. Dobra, Doknes. No. Dobra, Jezu, przestraszyłam się. Dobra, damy ci VIP-a, nie będziesz zła. Okej. Okay. Bo dużo osób ma ludzi, nie może wejść na serwer. Po prostu trzeba mieć VIP-a, słuchajcie, kiedy niestety zapchany serwer. O, fajnie. Okej, okay, dobra. To czekajcie, małe cięcie, bo ja nie wiem, jak dać VIP-a. Okej, okay, dobra, easy pick. Proszę bardzo. Okej, okay, więc masz VIP-a, napisz coś. Super. Dobra, więc udało się. Witka zadowolona. Dziękuję, mogę screena. Jasne, dobra, możesz screena, zrób sobie screena. Okej, okay. Doknes, jesteś zadowolony z trolla? Mocny był? Tak, dla mnie był hardkorowy. To było jedno z lepszych przeżyć w moim życiu. Dealer, to dziękuję prawda. Ci, że mogłem tu być. Spoko, a jeżeli ty uważasz, że ten dzień był fajny, łapka w górę, subik i obejrzyj poprzednie odcinki z Minecraft Extreme na moim kanale, na kanale Doknesa. Do zobaczenia jutro i cześć! Oglądam was. Dzięki, my ciebie teraz też. O.